Sony opatentowało właśnie wygląd nowego urządzenia elektronicznego, które wygląda jak konsola, a ja modlę się, żeby to nie był wygląd PlayStation 5. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zostań do końca odcinka. Miłego oglądania! Plotki odnośnie najnowszej konsoli Sony, czyli PlayStation 5, przybierają na sile z miesiąca na miesiąc, ponieważ zbliżamy się nieuchronnie do premiery najnowszej konsoli. Oficjalna zapowiedź PlayStation 5 ma odbyć się już w lutym 2020 roku podczas oficjalnej imprezy PlayStation. Wtedy powinniśmy poznać właśnie wygląd urządzenia, cenę oraz dokładną datę jej premiery, która prawdopodobnie odbędzie się w okolicach listopada 2020 roku. Ostatnio otrzymaliśmy również informacje na temat prędkości taktowania procesora graficznego PlayStation 5, która ma osiągnąć 2 GHz, co by prawdopodobnie stawiało jej moc obliczeniową na równi z GeForce'em 2080, chociaż mi się w to nie chce wierzyć. No dobra, ale wracajmy już do tematu tego odcinka. Nie chcę was trzymać dłużej w niepewności, ponieważ Sony, tak jak powiedziałem na początku, opatentowało nowe urządzenie elektroniczne. Nie nazwało tego konsolą, no ale jak sami widzicie w tym momencie na obrazkach, wygląda to jak konsola do gier, ale ja mam nadzieję, że to nie jest oficjalny wygląd PlayStation 5, ponieważ wygląda to paskudnie. Porty USB umieszczone z przodu mogą wskazywać na to, że jest to dev kit, czyli urządzenie, które jest wysyłane do deweloperów w celu tworzenia gier, które wygląda zupełnie inaczej od finalnej produkcyjnej wersji konsoli, chociaż nie wiem, dlaczego dla deweloperów wygląd miałby być tak dziwny. Zobaczcie na wcięcie na górze konsoli, które jest w kształcie litery V, co by potwierdzało, że to jest właśnie PlayStation 5. Po co mieliby zrobić tak skomplikowany wygląd dev kitów? Nie mam pojęcia. Może jest to coś pośredniego, może część z tych pomysłów, które jest umieszczone w tym patencie, będzie zawierało się już w oficjalnej wersji konsoli, tej, która trafi do sklepów. Mam nadzieję, że będzie wyglądało to trochę ładniej. To, co na pewno możemy wyczytać z tych renderów, z tych obrazków tej maszyny, to to, że ma mnóstwo wentylacji, bardzo dużo otworów wentylacyjnych, co by potwierdzało dużą moc obliczeniową konsol następnej generacji, w tym PlayStation 5. No ale ja mam nadzieję, że to jest albo jakiś żart ze strony PlayStation, albo jeszcze muszą to dopracować, chociaż premiera już niedługo. Mam nadzieję, że konsola będzie wyglądała dużo ładniej, bo to wygląda jak stary magnetowid. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, co wy myślicie o tych renderach. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i że dowiedzieliście się dużo nowych informacji. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Cześć!